Dzień dobry, Jarosław Woliński, witam Państwa serdecznie w kolejnym programie Gość Sportowy. Dzisiejszym moim i Państwa gościem jest trener polskich skoczków, trener kadry polskich skoczków, pan Adam Celej. Witam Pana, Panie Adamie. Dzień dobry, witam wszystkich. Panie trenerze, cofnijmy się do poprzedniego sezonu. Niektórzy mówią, że był to sezon udany, niektórzy narzekają, że tak nie do końca dla Waszej kadry. Jaki w Pana oczach był to sezon? No na pewno chciałoby się, żeby wszyscy 8 zostało na pierwszym miejscu przy każdym konkursie. No niestety są momenty słabsze i gorsze. Moim zdaniem był to bardzo dobry sezon dla Dawida Kubackiego, który już teraz jest w kadrze A. Dobry dla Grześka Miętusa i niezły dla Murańki. No pozostała grupa trochę, tutaj te wyniki były już niezadowalające tak wszystkich do końca, szczególnie nas. Właśnie, Klimek Murańka, a mówi się stale, że jest to niespełniona nadzieja. Jak to właśnie z tym Klimkiem jest? Czy on się zatrzymał, czy jego postępy są cały czas takie same? No, on praktycznie się rozwija cały czas i te postępy są istotne, widoczne, dlatego że świat też nie stoi w miejscu. Jego 24. miejsce, o ile pamiętam, na mistrzostwie juniorów wcale nie było złym miejscem. No, warunki, nie będę tłumaczył tego cały czas, że niekorzystnie trochę były. Ale miał cały czas stabilny sezon, jeśli chodzi o starty w kontynentalu. Regularnie wchodził do 30, dość wysoko punktował. Także w tych startach, co występował, nie zawodził. Nie było rozczarowania. A to, że on nie jest w tej chwili w takiej dyspozycji, jakby wszyscy oczekiwali, wiąże się z tym, że on po prostu mężnie rośnie. W tej chwili nabrał i wagi, i wzrost się też u niego zmienia. Także na te wyniki trzeba w jego przypadku poczekać. Tegoroczny sezon zaczęliście jakimi przygotowaniami? Zaczęliśmy od 24 maja w Szczyrku. Skakaliśmy dwukrotnie w Szczyrku na zgrupowaniach. Potem było zgrupowanie w Zakopanem. Głównie były to spotkania z kadrą A. Jeździliśmy wspólnie, trenowaliśmy razem. Jeszcze byliśmy w Ramzał i w Kraniu. Do 19 czerwca cała nasza ta wspólna Odysea. A w tej chwili oni już startują w kontynentalach, trochę inny program my mamy. Trzeba trochę podbudować się fizycznie, żeby wystartować i żeby trochę na zimę zostało. No i mam nadzieję, że ten model się potwierdzi. Właśnie, znajdujemy się w Setniewie. Nad czym tutaj pracujecie? No jest tu główny cel, to jest siła w różnej postaci. Siła dynamiczna, siła wytrzymałościowa. No i to jest ta baza, którą skoczek potrzebuje po to, żeby osiągnąć moc. Właśnie, czy dla skoczka, gdzie mieszka w Tatrach, w górach, klimat morski jest takim odpowiednim klimatem dla niego? No w sumie z tego klimatu korzystamy, o ile możemy, jak najwięcej, bo ta plaża jest w zasięgu ręki i jest to korzystne. Jednak ten jod dla tych młodych organizmów jest wskazany i zmiana klimatu też, tym bardziej 2 tygodnie w takiej pogodzie, może aż za ciepło momentami jest, ale te treningi realizujemy bez problemów, bez żadnych urazów i kontuzji, a jednocześnie ten, mam nadzieję, ten klimat też wpłynie na odpornościowe cechy organizmu. Po tym zgrupowaniu występujecie w mistrzostwach, letnich mistrzostwach Polski. Jakie ma Pan założenia przed tymi letnimi zawodami? Jakie miejsca dla Pana będą satysfakcjonujące i dla Pańskich zawodników? No, pierwszym startem jeszcze przed mistrzostwami Polski będzie takie międzynarodowe zawody Crunch Chips w Zakopanem. To jest 17-18 lipiec, bezpośrednio po tym. No, jestem sam ciekaw, jaka dyspozycja będzie po tym dość ciężkim zgrupowaniu. No i potem jest czas na jakąś regenerację i spokojny trening techniczny. Kilka dni i 23 jest start w Szczyrku. No wiadomo, że jeżeli zakładamy, że 8 najlepszych to jest kadra A, czy 9 za damę, no czyli miejsce 10 to już jest jakaś satysfakcja, czyli być tuż za kadrą A. Krótsze narty dla zawodników. Jest to coś zupełnie nowego. Jak oni to przyjęli? Jak skaczą teraz na tych krótszych nartach? Akurat w mojej grupie nie ma jakichś dużych zmian, jeśli chodzi o skrócenie. Być może najbardziej tracił na tym Klimek Murańka, bo on urósł, nie nabrał za bardzo wagi i został niemalże na tych samych nartach, na których skakał zimą. I tu on może mieć pewien taki dyskomfort, jeśli chodzi o... A pozostała grupa, praktycznie wszyscy są dość szczupli, także jeśli je centymetr, dwa gubią, to aż tak tego nie odczuwają. Mówi się o polskiej szkole skoków, a proszę powiedzieć, wiemy, że jednak Austriacy, Norwegowie trochę nam uciekli. Czego nam brakuje, aby osiągnąć właśnie te odległości, które uzyskują wasi zagraniczni koledzy?
Znaczy nie znam, domyślam się tylko, jak pracują Austriacy na przykład. Na pewno dużo więcej korzystają z osiągnięć nauki i jakichś nowinek technicznych, które są łatwiej dostępne w ich przypadku. Druga sprawa jest to, że u nich w klubie jednym znaczącym pracuje więcej trenerów niż u nas w całej Polsce. Tu jest przyczyna główna, że tych trenerów jest niewielu, są kiepsko opłacani. W zasadzie tysiąc razy to powtarzam, są to fanatycy, którzy pracują za śmieszne pieniądze, niegodne. Który z Pana obecnych zawodników ma szansę przejść w jak najbliższym czasie do kadry A? No już w sferze zainteresowań był Grzesiek Miętus, ale doszliśmy do porozumienia, że no jeszcze jego czas nie nadszedł, dlatego że on odstaje dość fizycznie, dość mocno jeszcze. On, to jest talent, jeśli chodzi o czucie powietrza. Właśnie, w porównaniu z ubiegłym rokiem ma Pan nowych skoczków w kadrze. Są to? Jest to Bartek Kusek, Tomek Byrd, Janek Ziobro powrócił do kadry, w której już był, i Olek Zniszczą. Właśnie, Olek Zniszczą jest to chyba jedna z jaśniejszych osób, a czyli zawodników skaczących, coraz lepiej. No Olek wyszedł z programu Loto, z którego większość z nich się wykluła jak gdyby. No ale teraz już te progi się podniosły, będą te skocznie trudniejsze, rozbiegi stosunkowo niskie na przykład w zawodach i no już trochę są inne zadania, jest nieco trudniejsza ta praca w tej chwili i mam nadzieję, że sobie z tym poradzi. Zresztą podobnie jak i Tomek Byrd i Bartek, który ma predyspozycje, jeśli chodzi o motorykę, bardzo dobre. No a Janek Ziobro, no to można powiedzieć go jako wzór postawić, jeśli chodzi o przyłożenie do treningu, można go stawiać jako wzór. Właśnie, porozmawiajmy w takim razie o pozostałej czwórce. To Jakub Kot, Grzegorz Miętus, Klimek Muranka i Andrzej Zapotoczny. Są to zawodnicy starzy, którzy już w kadrze występowali. Jakby pan miał ich scharakteryzować? Jakub Kot. No Jakub Kot jest jedynym seniorem w tej grupie i w zasadzie wszystkie cechy potrzebne, żeby być zawodnikiem nawet w szerokiej światowej czołówki posiada. No, trochę ma problemy sam ze sobą. Mam nadzieję, że wydorośleje mentalnie i już zacznie skakać na poziomie takim, jakim często skacze na treningach. Grzesiu Miętus? No, Grzesiek Miętus podbuduje cechy motoryczne i naprawdę to może być nasz jasny punkt. I Andrzej Zapotoczny, bo o Klimku już rozmawialiśmy. No Andrzej ma ostatni rok, jest juniorem. Wie też, że no ten raczej przygoda z kadrą będzie się kończyć, jeżeli nie poświęci tej pracy więcej serca po prostu, bo samo to nie przyjdzie. A on jest skoczkiem, który akurat no, nie dysponuje jakąś dynamiką i musi to spokojnie wypracować. No i też nastąpił u niego ten skok rozwojowy. To jest ten moment, kiedy u skoczka następują pewne zaburzenia i to u niego wystąpiło. Właśnie rozmawialiśmy o sezonie letnim. Teraz Mistrzostwa Polski, potem Puchary Kontynentalne i Puchary Świata. Kto z zawodników pańskich ma szansę wskoczyć do tej kadry, aby wystąpić w letnim Grand Prix? A więc na koniec miesiąca jest po jakiś tam start przewidziany kontynentalny, nie pamiętam, to jest chyba Skandynawia. Tak. Być może, że część grupy tam już się będzie musiała pokazać. No niestety nie możemy realizować startów FIS-Cupów, bo akurat się nałożyły na nasze terminy startów wewnętrznych, krajowych. A druga sprawa, że wyjazdy do Skandynawii na FIS-Cup to są bardzo kosztowne imprezy, no, a to się płaci wszystko. Tam nie ma żadnych zwrotów, nie ma, organizator nic nie pokrywa, także no niestety z konieczności w tej dobie kryzysu, jaki u nas w sporcie też się pojawił, jeśli chodzi o finanse, musimy z takich startów rezygnować i koncentrować się na kontynentalach oraz na Pucharze Świata w kraju, gdzie mamy grupę krajową i tam można się pokazać. No i byłoby dobre, gdyby cała grupa dostała się do 50 w kwalifikacjach, no a do 30 no to już jest marzenie poszczególnych zawodników, ale stać ich na to. A jakie priorytety na zimę? No podobne, bardzo dobrze startować, jeśli tylko tą kwotę uzyskamy, tą 8-osobową i wtedy jest możliwość większą grupą zawodników startować w tych zawodach międzynarodowych kontynentalnych. No i jeśli będą coraz te lepsze wyniki, a na to liczę, że poszczególni zawodnicy będą
też testowani w Pucharze Świata. Przejdźmy może do kadry A. Kamil Stoch w tym sezonie bije popularnością wszystkie zawody Pucharu Kontynentalnego. Czy to już jest ta zwyżka formy Kamila Stocha, czy to też odzwierciedli się w Pucharach Świata, czy jest to tylko letni przebłysk? No trudno mi mówić coś za trenera Kluczka, ale znaczy znam Kamila, patrząc tylko, obserwując rozwój jego kariery z boku. I mam nadzieję, że wygląda na to, że wydoroślał, w sensie jak już takim okrzep psychicznie i skacze od początku, patrząc na ten czas przygotowań, że skacze dobrze i powtarzalnie. Także to się u niego już ustabilizowało, a mam nadzieję, że jeszcze ma rezerwy. Panie trenerze, dziękuję panu za rozmowę. Państwu dziękuję za uwagę i zapraszam do kolejnego programu Gość Sportowy. Dziękuję państwu. Dziękuję panu. Dziękuję bardzo.